Cześć Dzieciaki, ja nazywam się Tadeusz Lisiecki i jestem aktorem aż teatru. Przeczytam Wam dzisiaj legendę o powstaniu miasta Poznań. Posłuchajcie. Kilka długich lat upłynęło już od chwili, gdy trzej bracia, Lech, Czech i Rus, pożegnali się ze sobą. Nadeszła pogodna, złota jesień. Czas łowów. Lek zebrał swoją drużynę i wyruszył na wielkie łowy. Za drużyną powlokły się wozy na upolowaną zwierzynę oraz piesi łucznicy i oszczepnicy, jako że czasy nie były całkiem spokojne. Skierowali się na zachód i wkrótce wkroczyli w ogromną puszczę. Raz po raz pomykała przed drużyną książęcą, a to gromada płochliwych saren to jeleń rogacz, a niekiedy ziemia zadudniła od ciężkiego truchtu stada żubrów lub turów. Wtedy puszcza napełniała się przymiazgotem, z gotem, ten ten kopyt końskich i graniem rogów myśliwskich, obwieszczających triumf łowiecki. Trzeciego dnia rano, w pogoni za potężnym turem, dotarli aż do ujścia rzeki Cybiny do Warty. Leżała tam wioska rybaków i bobrowników książęcych Stragona. Nagle od północy zabrzmiał wśród puszczy daleki odgłos rogów. Któż to może być? Ozwał się Kneś Lech. Czy nie zbłąkał się któryś z naszych wojów? Wojowie popatrzyli wokół siebie. Nie, jesteśmy tu wszyscy. A wozy ze zwierzętą również nadciągają, skrzypiąc kołami po leśnych wykrotach tuż za pierwszym rogiem ozwał się drugi i trzeci wróg to pewnie jakiś najechał ziemię nasze rzekł Lech po czym kazał cofnąć się na skraj lasu i przygotować do odparcia napaści łucznicy i oszczepnicy skryli się za drzewami. A wojowie przygotowali łuki i miecze, i uformowali szyk bojowy. A tymczasem granie rogów było coraz liczniejsze i coraz bliższe. Wiatr donosił już tętnę kopyt końskich i gwar ludzi. Wreszcie wychyliła się z puszczy spora drużyna wojów. Na jej czele jechali dwaj wodzowie. Zdążali wprost. Ku stragonie. Kneś Lech rozkazał swoim bojom zadąć na rogach hasło bojowe, po czym zwinąwszy dłoń w tubę zakrzyknął Kto jesteście i czego szukacie na obcej ziemi? Ha! Ziemia to niczyja, a czego szukamy to nasza rzecz. Ozwał się któryś z jadących. No cóż, nie było na co czekać. Na rozkaz knezia lecha zawarczały pierwsze groty łuczników, a on sam razem z drużyną uderzył jak wicher na broga. Już miał się skrzyżować wzniesione ku górze miecze, gdy nagle Lech rzucił broń na ziemię i radośnie krzyknął. Czech, Rus! brać moja, bywajcie! Zdumieli się wojowie obu drużyn. A potem schowawszy miecze, zaczęli cię witać. A trzej bracia, Lech, Czech i róz padli sobie w ramiona i ściskali się długo i serdecznie. Kneś Lech postanowił godnie uczcić, spotkanie z braćmi. Rozkazał więc rozpalić ogniska i piec nad nimi na rożnach sarnie i jelenie uczce. Przyjadle i miodzie rozwiązały się języki, więc Czech i Rós na przemian jeli opowiadać o kilkuletnich swoich wędrówkach wśród Słowian Zaodry. Byli u Ranów na wyspie Rugi i u Radarów w świętym grodzie Swarożyca w radogoscy i u Wągrów w Lubece. Wszyscy oni, opowiadał Rus, połączyli się razem i dzielnie gromią Germanów, których my zowiemy Niemcami. Pomagaliśmy im w bojach, a teraz wracamy z licznymi darami dodał Czech. Ha, zdrowie wasze, bratowie! ozwał się Lech, wznosząc w górę srebrną czarę z miodem. wasze ręce, Czechu i Rusie. Gdy kubek z miodem obiegł w krąg zgromadzonych przy ognisku knedziów, Lech znów zabrał głos. Dzień dzisiejszy pozostanie na zawsze w pamięci naszej. W tym bowiem dniu Poznan był po wielu latach rozłąki, brat mój, róz i brat mój Czech. Na pamiątkę tego spotkania zbuduję na miejscu wioski Stragony nowy Gród Warowny i nazwę go Poznan. Hurra! Hurra! wykrzyknęli na znak radości i zgody wszyscy wojowie. Niech żyje nowy Gród Poznan! Niech żyje kneślech! I znowu srebrna czara z miodem obiegła w krąg zebraną starszyznę. Wiosną następnego roku kneś Lech zbudował na prawym brzegu Warty warowny gród Poznan. Na podgrodziu zaczęli wznosić swoje domy rzemieślnicy i kupcy. Powstała tam też pierwsza w Polsce katedra. W ten sposób powstało miasto Poznań które z czasem przekroczyło lewy brzeg Warty i tu najpójniej się rozbudowało. A legenda o założeniu miasta trzech braci znalazła później swój wyraz na jednej z wieżyczek ratusza poznańskiego, gdzie widnieją trzy dostojne głowy nakryte wspólnym kołpakiem. Jak będziecie na rynku, w Poznaniu, Spójrzcie na ratusz i spróbujcie odszukać trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam Was też na facebookowe strony Teatru: Teatr Aż Teatr oraz Teatr Aż Teatr dla dzieci, na których będziecie mogli posłuchać legend, bajek i opowiadań czytanych przez Aktorów naszego teatru. Do zobaczenia!